troszkę tak, bo przede wszystkim ten mecz był bardzo nierówny. Od samego początku tak naprawdę do samego końca. Najbardziej boli to, że zaczęliśmy grać w siatkówkę od trzeciego seta i to jest, no, to jest nasz największy, można powiedzieć, ból na, ten, na tą chwilę, ponieważ w tych pierwszy set można powiedzieć, że bardzo fajnie zaczęliśmy, z dobrze zagrywką, nieźle w bloku, mieliśmy swoje kontrataki, prowadziliśmy nad trzema czy czterema punktami. I później się coś zacięło w naszej grze i tak się zacięło, że przegraliśmy tego seta. Ten drugi set myślę, że to jest konsekwencja w jakimś stopniu pierwszego. I to jest ten pozytyw mimo porażki, bo proszę mi wierzyć, że byliśmy bardzo głęboko pod ziemią po tym drugim secie i można powiedzieć, że miało prawa ręce opaść i każda inna część ciała również. To nie tak do końca, że zapomniał. Oczywiście tak to wygląda i nie chciałbym z tym dyskutować. Natomiast zespół ŁKS-u po pierwszym secie poczuł wiatr w żagle i poczuły krew te dziewczyny, a drugi set to jest ich bardzo konsekwentna, ostra zagrywka. Praktycznie dziewczyny nie miały nic do stracenia, ryzykowały w ataku. My z tym sobie nie mogliśmy poradzić i to się zdarza. To jest jakby sport i to się zdarza. Cieszy nasza postawa od trzeciego seta, bo to akurat się rolę odwróciły, ponieważ my nie mieliśmy nic do stracenia już w tym meczu. I dwa kolejne sety, czyli trzeci i czwarty, zagrane na bardzo dużej koncentracji, agresji. I z tego jestem dumny z zespołu, bo muszę powiedzieć, że jedna i druga drużyna zostawiła na boisku serce i to jest piękne. Natomiast jakości samej sportowej w tym meczu myślę, że nie było najwięcej. I tego szkoda. Natomiast no, dla kibiców fantastycznych to było bardzo fajne, emocjonujące widowisko. Natomiast ja, tak jak powiedziałem, ja nie składam broni, żeby była jasność. Ja tutaj wracam na trzeci mecz i nie ma innej opcji. No tam kilka takich było składowych sytuacji, natomiast na pewno równie dobrze moglibyśmy teraz filozofię wprowadzać, co by było, jakby ta piłka Jeleny na 2-0 nie była obcierką. No, bo to jest challenge, żeby z niego korzystać. Mimo wszystko mieliśmy dalej swoje szanse w tym meczu. Faktycznie no, Zuza weszła na zagrywkę, skróciła troszkę tą zagrywkę w pierwszą strefę w Michaelem Lękową. Nie mogliśmy sobie do końca poradzić w tym ustawieniu, bo to jest ustawienie dla nas newralgiczne bardzo, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy tutaj tracimy punkty. Nie jest łatwo grać w tym ustawieniu, dlatego że oczywiście można pracować i tak dalej, jak najbardziej nad tym pracujemy, natomiast to nie jest jakby naturalna pozycja, atak z prawego skrzydła dla Misi i naturalny atak z lewego skrzydła dla Kasi, bo Kasia jest atakującą, Misia jest przyjmującą, to jest normalne. Natomiast tak się w siatkówkę gra, no takie jest to ustawienie i z tym sobie trzeba radzić. A jest problem, jeśli nie ma dobrego przyjęcia, bo nie ma odejścia ze środka, prawda? Okej, zdaję sobie sprawę, że nie gramy najwięcej z tym środkiem w całej lidze, natomiast no, to jest zagranie, które może nas wyprowadzić z tego ustawienia. Niestety kolejny raz jakby no, ta zagrywka nas sprawiła na tyle problemów, że nie byliśmy w stanie zagrać tym środkiem i no, trudno, no. Mamy tydzień czasu, żeby ochłonąć, znaczy żeby ochłonąć to mamy może jeden dzień, ale dalej pracować i jedziemy do Łodzi i wracamy tutaj. To nie tak do końca. Po pierwsze, my ciężką pracę wykonujemy 8 miesięcy. To nie jest tak, że my nagle teraz zaczniemy ciężko pracować i wygramy mecz w Łodzi. My bardzo ciężko pracujemy, powiedział, tyramy nawet przez 8 miesięcy i dlatego jesteśmy w półfinale Mistrzostw Polski. Także ta praca ma teraz procentować. Sportowy mecz, po prostu. No dzisiaj przegraliśmy, to jest wściekłość. Natomiast też nie mówiłbym o żadnej presji, bo okej, presja presją, ale presję naprawdę mają inni ludzie dużo większą niż my. To jest dyscyplina, którą kochamy. Kochamy sport, kochamy siatkówkę. Pracujemy, pasja jest naszą pracą i to jest najważniejsze, więc presję nie ma co mówić o presji. Nie. Myślę, że to jest w ogóle totalnie nowa historia już, te mecze, bo możemy wracać do tego, co było rok temu i tak dalej, nie ma problemu, tylko to nic nie zmieni. Te mecze są historią, gramy dalej i tyle. Dziękuję bardzo.